Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych pogadukach o gołębiach. Dzisiaj chciałem wszystkim początkującym chłopakom, dziewczynom powiedzieć o tym, jak wygląda u mnie dzień w gołębniku. A więc tak, rano wchodzę, przed wejściem przebieram się, zakładam fartuch, ogrodniczki, zmieniam buty na twarz, maska pyłowa, żeby tego wszystkiego nie wdychać. No i co? I zaczynam sprzątać. Zaczynam sprzątanie od tego, że szpachelką wysuwam półkę, wywalam to wszystko na ziemię i zaczynam od tego, że odpalam Hermesa, czyli zmiotka, szpachelka i szufelka. I tak, na kolankach lecę najpierw tutaj podłogę, boki ładnie wymiatam, cały ten syf, bo to po nocy jest tego strasznie dużo, do wiadereczka i załatwione. Później, jeżeli są jakieś resztki w karmiku, to wywalam to wszystko. Wodę po nocy zmieniam, zabieram w drugi pojnik, ten pojnik daję, umyję, daję go do suszenia, mam takie fajne paliki powbijane i te paliki się tam suszą. Tutaj jeszcze, jak tak szybciutko powiem, pokażę, bo tutaj kolega mówił, że troszeczkę mało miejsca jest, no 20 cel, 3,5 chyba podłogi na 4 metry. No wydaje mi się, nie jest to aż tak strasznie, tym bardziej tutaj to będzie typowo gołębnik później dla wdowców. Przedział dla samiczek jest tam dalej. Tutaj w tym przedziale jest o tyle fajnie, że mamy wentylację sufitową, przepraszam, którą możemy przymknąć i otworzyć, w zależności możemy tu regulować, ile tego powietrza chcemy. I tutaj jeszcze fajnie w nocy oglądam teraz różne filmiki, inspiruję się innymi hodowcami. I jest takie starsze małżeństwo, pani Alfreda i Stefan Jurczyk. Polecam ten kanał bardzo serdecznie. Pan tam mówił o wilgoci w gołębniku. No ja mam tu gołębnik typowo strychowy, ale mimo wszystko zaczęła mi się taka robić nieprzyjemna sytuacja, czyli wilgoć na podłodze. Zaczęła się ta podłoga robić taka mokra, mazista. Tutaj jest woliera. I to powietrze bardzo mocno tutaj wchodziło, bo no, budynek stoi tak jak stoi, czyli znowu jest kolejny błąd, bo woliery są wystawione na zachód i całe to powietrze, zimne wiatry wchodzą tutaj do gołębnika. No, nie przestawię budynku, musi być tak jak jest, ale ten pan Stefan polecał taką zieloną siatkę, ona jest w sprzedaży. Ja akurat tej siatki jeszcze nie mam, ale zanim zakupię, to wymyśliłem sobie taki patencik, że zawiesiłem sobie takie pasy na wyjściu z woliery. Te pasy mogę ściągać i zakładać, w zależności jak jest taki fajny dzień słoneczny, że będzie dużo tego powietrza, to mogę to całkiem wyrzucić, a jeżeli tak jak dzisiaj dmucha, widać, że te gołębki tam na wolierze przedmuchuje, to tego powietrza tak dużo tutaj do środka nie wchodzi, wilgotnego szczególnie, tylko jak tutaj zrobiłem sobie taki właśnie otworek, gołębie sobie śmiało przechodzą, nie boją się, zaakceptowały ten pas od razu i nie ma tej wilgoci tyle tutaj w gołębniku. Tutaj na przedziale samiczek, pokażę od razu, tu za drzwiami mam przedział dla samiczek, zastosowałem, mówię, tą siatkę na pewno kupię, nie chcę tu reklamować, ale kupię, no taką zwykłą folię stretch, chyba to jest, zaczepiłem do 1/3 wysokości, też tego powietrza mniej wchodzi i ta na podłogę tutaj nie ma tyle wilgoci. Tutaj jak już jesteśmy, to tak powiem, no mówię, nie, myślę, że mało tu miejsca nie ma w tym gołębniku, bo tutaj jest też dosyć ładna powierzchnia, jest tutaj chyba 20 stanowisk, to będą samiczki, później rozdzielone, tędy będziemy przez te drzwi przepędzać do samców po oblotach i tutaj za tymi drzwiami albo tą ściankę jeszcze przestawimy w tamtą stronę, albo zostaje tak jak jest tutaj, żeby tutaj będą samiczki, a tutaj będzie przedział dla malusińskich naszych, czyli dla młodziaków. I tutaj jest jeszcze tak zwany azylownik, dla obcych chorych, oby ich nie było. Z osobną tak samo wolierą, wyjście na wolierę i tutaj wyjście na wolierę. To wszystkim młodym hodowcom czy opiekunom polecam zastosowanie takich widełek. Nie będą nas gołąbki robiły w konia. Jeżeli wskoczą do środka, to już nie wyjdą. Ja sobie to zrobiłem w ten sposób. O, że mogę sobie to otworzyć. No i zamknąć. Tak to wygląda. Pójdziemy teraz tam do samców. I jesteśmy tu z powrotem u samców. Tu są parki połączone, tak jak powiedziałem. I jeszcze tak szybciutko powiem o tym naszym karmieniu. Tak, tutaj wczoraj mówiłem, że karmimy 4 razy dziennie. Potwierdzam nadal, to mi się fajnie spisuje, bo teraz już
wskoczyły, praktycznie większość samców poszła siedzieć, a wyszły samiczki, także raz już były dzisiaj karmione rano samce, a teraz typowo trafimy do samiczek. Pokażę, co dzisiaj przygotowaliśmy. Jeszcze szybciutko pokażę tę suszarkę, o której mówiłem. Fajnie tutaj po umyciu można pojniki przesuszyć. No a tak wyglądają nasze woliery. Woliera dla samców, przedział dla samiczek, przedział dla azylantów i młodych. Gołąbki karmimy nadal karmą lekkostrawną z dodatkiem ryżu pady. Ryż pady mam w osobnym pojemniku. Zamykam, żeby też nie było wszystko zawilgotniałe. A karmę mam w takim opakowaniu po przecinarce ukosowej, po takiej śliwierce kątowej. Jaki plus? Podnoszę i karma nie wilgotnieje, tak? To raz, a dwa, nie wchodzą tu nam niepotrzebni goście, typu jakieś tam, jeżeli są myszy, gryzonie lub tak dalej, nie leci syf, to wszystko sobie fajnie zamykamy i tak to wygląda. Do karmy dzisiaj podałem probiok Omega z czystym sumieniem, polecam. Pół dawki probioku Omega i zwykły kefir. No, kefiru nie będę pokazywał, bo kefir jak kefir. Tu przy okazji jeszcze pokażę. Mam tutaj jeszcze dodatkowe zawsze jakiś tam słonecznik łuskany, siemię lniane, ostropes, pszenica, słonecznik, ziarka i tak dalej. To w okresie pierzenia tak dodaję. U mnie zawsze wszystko jest pozamykane. Raz, żeby to nie wilgotniało, a dwa, no mówię, zawsze jak jakiś tam się nieproszony gość pojawi. Do wody dzisiaj podałem na ochronę nerek i wątroby. To takie moje malutkie zaplecze, że tak powiem. I podałem też wcześniej, co mówiłem, Tricoli Stop w tabletkach. Szczerze polecam. No i takie nasze minimum. Algi morskie, jod, błoto lecznicze, megabiotin, eukaliptusan, witamina B kompleks, glukoza, kołacz. Olej czosnkowy mam zrobiony sam, już troszeczkę go mało mam, ale przepis na internecie sobie zawsze można znaleźć, jak to się robi. Bardzo prosto, fajnie. Z olejem czosnkowym też ostrożnie, bo wątroba jaka wątroba, nie jest duża u gołębia. No i jeszcze grit. W tym okresie teraz tego gritu naprawdę gołębie pochłaniają bardzo, bardzo wielką ilość. Może mi się uda jeszcze pokazać, jak jedzą. Zanim pokażę, jak jedzą, jeszcze wspomnę tej masce. Polecam wszystkim, naprawdę dbajcie o siebie, o swoje płuca. To już są, jeżeli coś do tych płuc wejdzie, pył czy coś, to już tego nie wygonicie, nieodwracalne. Maska pyłowa, ja na nią zdałem chyba 100 parę złotych z filtrami. O nią też trzeba zadbać, czyli nie dopuścić do zawilgocenia, dać to wyschnąć w jakieś fajne pomieszczenie, no i nie trzymać tego w gołębniku oczywiście, tylko gdzieś znaleźć jakieś miejsce, gdzie ona będzie bezpieczna, no i przede wszystkim, żeby będziecie bezpieczni. Najlepiej jakieś ciepłe miejsce, żeby to wyschło, żeby było ok. Idziemy karmić. I tak jak powiedziałem, samiczki teraz zeszły. Widać, nasza stara biała, malina, no wszystkich nie będę wymieniał. Chętnie jedzą tą karmę z kefirem, z tym probiokiem. Najważniejsze, żeby było tak zwane stuk, 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 stuk w gołębniku, czyli gołąb nie może przebierać. To nie jest to, że gołąb jest głodny, tylko też pokazuje też, że jest zdrowie. O, jest nasza biała, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, jest pupil, czyli oszukał. Zobaczymy, czy zostawił puste swoje gniazdko, czy nie. Nie, zostawił na warcie dziewczynę. Gołąbki jedzą to smacznie, zaraz jeszcze dosypię. No i to tyle, zaraz się chyba czas nam skończy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Tyle, co mogłem, powiedziałem, może trochę chaotycznie i szybko, ale starałem się jak mogłem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam Wojtka z Milicza i wszystkich oglądających.